Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością przedstawię wyniki badań prowadzonych w sieci laboratoriów WIOR zajmujących się badaniem pozostałości środków ochrony roślin. Jak Państwo widzą, lista uczestników tych badań jest długa. Jest to zadanie, które wymaga dużej obsady, stąd wielu wykonawców. Proszę o tym pamiętać, że jest to duże zadanie, tak? Trzeba realnie wykonać około 3000 badań. W związku z tym są na to potrzebne siły i środki i odpowiednia aparatura. Króciutko, co będzie treścią prezentacji, naświetlę cel, po co to robimy, w jakim celu, zakres i metody badań przedstawię, a następnie wyniki i króciutko ocenę narażenia konsumentów na pozostałości pobierane z dietą i króciutko podsumujemy to we wnioskach. Jak już we wstępie Państwo usłyszeli, tradycja badania pozostałości jest rzeczywiście długa, w instytucie ponad 50-letnia, od blisko 30 lat. To zadanie realizujemy we współpracy z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Cel badań prosty, ocena prawidłowości stosowania środków ochrony roślin na etapie produkcji pierwotnej i cel nadrzędny, zapewnienie bezpieczeństwa żywności, stąd też ta ocena ryzyka związanego z pobieraniem pozostałości z diecie. Każdy z nas się zastanawia, czy żywność jest bezpieczna, stąd to pytanie jeść czy nie jeść. Owoce, warzywa, o których słyszymy, że zawierają pozostałości i wielu z nas ma z tego powodu obawy, czy ta żywność jest rzeczywiście bezpieczna. Zakres badań w zeszłym roku podobny do lat poprzednich, czyli obejmujemy z działaniem całą Polskę, cały teren Polski. Za pobieranie próbek odpowiada inspekcja, a za badania instytut. Harmonogram pobierania próbek opracowuje Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we współpracy z wojewódzkimi na podstawie wytycznych co do pobierania próbek opracowywanych w oddziale w Sośnicowicach, gdzie na podstawie odpowiednich stymulacji statystycznych dobieramy jak gdyby zakres badań, czyli wybieramy uprawy, które powinny być kontrolą i też między innymi troszeczkę ukierunkowujemy te badania na obszary potencjalnych zagrożeń. Czyli jeżeli w zeszłym roku stwierdziliśmy jakieś problemy występujące, szczególnie w jakichś uprawach, wiadomo, że te uprawy w kolejnym roku znowu znajdą się pod szczególnym nadzorem. Badania były realizowane w trzech laboratoriach Instytutu, zlokalizowanych w Poznaniu, Sośnicowicach i Białymstoku. Jeśli chodzi o pobór próbek, łącznie tutaj w zakresie tej planowej kontroli było pobranych 1819, najwięcej w województwie mazowieckim, lubelskim i łódzkim. Wśród tych próbek znalazło się 150, które były badane w kierunku glifosatu. Były to próbki wybranych nasion strączkowych oraz zbóż, łącznie 150 próbek. I tutaj będę się posługiwać taką klasyfikacją, która wynika z rozporządzenia 396 z 2005 roku, która określa najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości w żywności i paszach. I w związku z tym dzielimy troszeczkę sobie te nasze produkty na grupy, żeby po prostu zobaczyć, jak w tych grupach te pozostałości wyglądają, jak występują, czy jest to zmienne, zależne też od grupy badanych produktów. Pierwsza grupa to owoce i orzechy. Tutaj najwięcej badano próbek borówek, czereśni, malin, śliwek i truskawek. Badano także orzechy włoskie i orzechy laskowe.
Jeśli chodzi o grupę warzyw, no wiadomo, że tam jest dużo różnorodnych gatunków. Pod szczególnym nadzorem znalazł się w zeszłym roku koper ogrodowy, ponieważ tam stwierdzaliśmy w poprzednich latach dużo nieprawidłowości, czyli stosowanie środków niedozwolonych występowało po prostu bardzo często. W związku z tym tak duża liczba pobranych próbek tego produktu. Jeśli chodzi o inne rośliny, to tutaj dużo próbek pobrano również fasoli, porów, ogórków, pomidorów spod osłon i sałaty. Jeśli chodzi o zboża, tutaj łącznie pobranych 730 próbek, bardzo dużo, najwięcej, największa grupa jak gdyby produktów. I tutaj blisko 60% to były próbki pszenicy, pszenżyta i żyta. Z pozostałych zbóż najwięcej również pobrano próbek jęczmienia i kukurydzy. Jeśli chodzi o pozostałe kilka grup, które stanowią zaledwie 10% badanych próbek, czyli nasiona roślin strączkowych, to tutaj w tej grupie był badany groch i fasola. Jeśli chodzi o rośliny oleiste, przede wszystkim soja, pojedyncza próbka ostropestu. Jeśli chodzi o przyprawy, to badaliśmy jedynie kminek, rośliny cukrodajne, no wiadomo, jesteśmy w Polsce, więc burak cukrowy i rośliny paszowe, tym przedstawicielem był bobik. I teraz troszeczkę króciutko o metodach badawczych. Jak już koleżanka wspominała, co roku zwiększamy liczbę badanych związków, żeby te badania rozszerzać również na nowe substancje, które są włączane do ochrony, są rejestrowane w ostatnim czasie. I tutaj w zeszłym roku udało nam się łącznie zbadać 610 substancji, w tym również są metabolity tych substancji, część pozostałości jest definiowana jako substancja macierzysta w połączeniu z metabolitami, także jesteśmy zobligowani oznaczyć i substancję macierzystą, i metabolity. Jeśli chodzi o metodyki i wymagania co do naszych umiejętności, musimy posiadać jako laboratoria akredytację PCA. Oprócz tego musimy wykazać swoje umiejętności w corocznych międzynarodowych badaniach biegłości, które organizują laboratoria referencyjne Unii Europejskiej. W zeszłym roku były takie badania 3, w których uzyskaliśmy pozytywne rezultaty. Jeśli chodzi o metodykę, bardzo króciutko, wydaje się bardzo prosta. Ekstrakcja, oczyszczanie i analiza instrumentalna. Schemat Państwo widzą. Najważniejszym elementem oczywiście jest tutaj analiza instrumentalna, stąd potrzeba operowania w systemach najnowocześniejszej aparatury, czyli odznaczanie za pomocą chromatografii gazowej i cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas, która daje jednoznaczny, pewny wynik badania. Jeśli chodzi już o wyniki, przechodzimy do konkretów. Czyli jak często wykrywaliśmy pozostałości ogółem? No, łącznie wykryliśmy pozostałości w 37,2 próbek. Łącznie wykryliśmy 109 związków, z czego 98 stanowiło substancje macierzyste, czynne substancji aktywnych, a 11 to były metabolity. Jeśli chodzi o najczęściej wykrywane związki, to jest lista tutaj 15, które były wykrywane co najmniej w odsetku 2% próbek. Na tej liście jest 15 substancji, z czego 10 to są fungicydy, jak Państwo widzą. Powyżej 5% wykryć było dla boskalidu, tebukonazolu, cyprodinu i azoksystrobiny, czyli fungicydów. Jeśli chodzi o najczęściej wykrywany insektycyd, to był to acetamidryt. Ponadto z insektycydów znalazły się też dwa inne, chloropiryfos wycofany w 2020 roku ze stosowania w Unii Europejskiej oraz cyperymetryna. Jeśli chodzi o
herbicydy najpopularniejsze to była wykrywana była pendimetalina najczęściej. Powiązane to jest trochę z tym koprem, który wykrywaliśmy ją najczęściej. I jeśli chodzi o glifosat, to Państwa na pewno też zainteresuje. Badany w tych 150 próbkach, o których wspominałam, też był wykrywany niezbyt często, bo w zaledwie 2,7 próbek. Także i nie wykryliśmy żadnych tutaj przekroczeń dla glifosatu. Pozostałe związki były wykrywane dużo rzadziej, mniej niż w 2% próbek. Jeśli chodzi o statystykę ogólną, to proszę sobie zwrócić uwagę tutaj, że niebieskie bary to są procenty, które odnoszą się do niewykrytych pozostałości, tak? Czyli to są ten procent próbek, w których nie wykryliśmy pozostałości. Jeśli, jak Państwo widzą, są grupy upraw, w których w ogóle pozostałości nie wykryliśmy, na przykład w roślinach paszowych, w roślinach oleistych wykrywaliśmy je bardzo rzadko, podobnie w roślinach, w nasionach roślin strączkowych. W większej częstości możemy powiedzieć w przypadku roślin cukrodajnych, warzyw, owoców i tutaj specjalna grupa to grupa przypraw, czyli kminek, tutaj jedynie badany, w którym wykrywamy też dużo nieprawidłowości w stosowaniu środków. Dlaczego to może wyjaśnię potem później. W związku z tym tam dużo jest też wysoka częstość wykrywania tych pozostałości. Jeśli proszę zwrócić uwagę jeszcze na ostatni jak gdyby punkt, czy odsetek próbek z pozostałościami przekraczającymi NDP, które były przekazywane w postaci raportów RASTW. Te nieprawidłowości stanowiły bardzo niski odsetek, 0,2%. Wykryliśmy raptem 3 próbki z przekroczeniami raportowanymi do RASTW. Była to jedna próbka warzyw, jedna próbka zbóż i jedna próbka kminku, o czym będzie troszeczkę dalej, bardziej szczegółowo. Jeśli chodzi o to, chciałam Państwu przedstawić, to znaczy tak, teraz bym chciała prosić, żebyś Państwo zwrócili uwagę nie tylko na procenty, ale na to, co jest obok, bo spróbuję wyjaśnić, że to, że coś jest wykryte, to nic nie znaczy. Mówiłam o tym, że tylko 0,2% to były nieprawidłowości przekroczenia najwyższych dopuszczalnych norm. Czyli reszta pozostałości była wykryta, ale spełniała wymaganie normy. Jeśli Państwo proszę spojrzeć na wykres tutaj obok, że łącznie wykryliśmy około 1500 pozostałości, z czego jak Państwo widzą, dwie trzecie to były pozostałości, które stanowiły nie więcej niż 10% NDP, a 25% wyników to były wyniki, które były mniejsze lub równe 1/100, czyli domyślnemu limitowi granicy właściwie oznaczalności metody, tak? Czyli wyniku, który, czyli można powiedzieć tak, że patrzmy na to z tej strony, tak? Nie tylko częstość, ale również jest istotny ten poziom tych pozostałości. Wszystko jest w normie, ale fajnie jest, jeśli wiemy, że te pozostałości faktycznie są dużo niższe niż normy. Oczywiście wykrywamy w niektórych próbkach więcej niż jedną pozostałość. Wiele środków ma dwie substancje lub więcej substancji czynnych. Jest ich procentowo dosyć dużo, około 20% z tych 32. Najczęściej wykrywamy 2, 3 lub 4 pozostałości. Jeśli chodzi o częstość występowania pozostałości w poszczególnych grupach upraw, średnio statystycznie w owocach blisko 56% wykrywamy. Jest to oczywiście zróżnicowane dla poszczególnych produktów, zależne od roku i tak dalej, ale widzimy, że te pozostałości, częstość wykrywania się różni dla różnych
upraw, ale nie aż tak istotnie. Zostały nam 2 minuty. Dobrze, to teraz częstość występowania pozostałości w warzywach. Podobnie od bardzo niskiej do wysokiej. Podobnie jest tutaj w przypadku pozostałych produktów, jeśli chodzi o wykrywanie tych pozostałości w zbożach. Najczęściej wykrywamy je w jęczmieniu i w pszenicy. Jeśli chodzi o te rasfy, czyli przekroczenia, to są 3 próbki z przekroczeniami. Jeśli chodzi o związki niedozwolone, to wykrywamy je dużo częściej niż przekroczenia. Jest ich około 10%. Głównym problemem to właśnie są sprawa wykrywania niedozwolonych czy problemów z niedozwolonymi przyprawach, blisko 91% z nieprawidłowości, w warzywach około 18%, owocach około 10%. W pozostałych grupach upraw nie jest to duży problem. Jaki to jest przekrój i różnorodność, czyli ogółem 64 substancje czynne, które były niedozwolone, wykryliśmy w jakiejś uprawie, łącznie 140 kombinacji związek uprawa. Najczęściej nieprawidłowości wykrywaliśmy właśnie w kminku i w koprze. I tutaj, żeby to przedstawić króciutko, że problem chloropirofosu pozostaje w niektórych uprawach do tej pory nierozwiązany, tak? Czyli od kilku lat obserwujemy jego występowanie na zbliżonym poziomie, tak? Nie zmienia się na razie, nie obserwujemy tendencji wyraźnie zniżkowej. Jeśli chodzi o porównanie to z latami poprzednimi, można powiedzieć, że od lat statystyka kręci się wokół 40%, 30 powiedzmy, no możemy powiedzieć 40% próbek z pozostałościami, 10% próbek z nieprawidłowościami związanymi ze stosowaniem środków niedozwolonych, a przekroczenia są poniżej 1%. Jeśli chodzi o parę słów jeszcze o ocenie ryzyka, dwojakiego rodzaju ryzyko oceniamy. Ryzyko długoterminowe, krótkoterminowe. Ryzyko jest zależne od pobieranych pozostałości, od czasu trwania narażenia i od diety, którą każdy z nas jakąś dietę ma. Ale oczywiście do tych celów stosujemy diety opracowane w skali powiedzmy różnych krajów czy Unii. I jeśli Państwo spojrzycie, to ostatnie kilka slajdów szybciutko. Przykładowo pomidor, no często dosyć spożywany, dużo wykryć. Jeżeli założylibyśmy, że to są wszystkie wykryte związki w pomidorze w czasie tej kontroli, tak? Odpowiednio statystycznie opracowane wyniki przy założeniu, że w każdej próbce, chociaż to nie jest prawda, wykryliśmy pozostałość na poziomie 5000, czyli naszej granicy oznaczalności, co nie jest oczywiście prawdą, bo określiliśmy tylko powiedzmy w 50% próbek. Z tego uzyskujemy średnie wartości i tutaj one są podstawą do oceny tego ryzyka. I jakbyśmy założyli, że każdy z nas codziennie spożywa taki koktajl złożony z tylu substancji, to widzimy, że jeśli odniesiemy ten procent pobrania do tej dawki ADI, czyli tego dopuszczalnego dziennego pobrania, to w kontekście 100% to jest tylko zaledwie jeden, tak, dla dorosłych, a dla dzieci około 2. Podobnie jest w przypadku ogórka, że widzimy, jaka jeszcze jest duża, że zasób po prostu tego, że spokojnie możemy te pozostałości spożywać bez skutków ubocznych dla naszego zdrowia. I teraz jeszcze tylko króciutko o narażeniu krótkoterminowym, które zostało tutaj oszacowane tylko dla tych 3 przekroczeń. Jak Państwo widzicie, kolorkami tymi czerwonymi oznaczone są procenty ostrej dawki referencyjnej. Maksymalny był, jeśli by te wartości przekraczały 100%, to oznaczałoby to potencjalne ryzyko dla zdrowia, tak? Mówimy o przekroczeniach, tak? A tutaj takiego problemu nie ma. Jest to parę procent, w przypadku pomidorów trochę większe. Także nawet wykrywając przekroczenie, niekoniecznie oznacza to jednocześnie rzeczywiście problem
zdrowotny. Podsumowując, nasza żywność jest bezpieczna, utrzymują się te statystyczne jak gdyby parametry na podobnych poziomach, nie ma tu pogorszenia. Parę spraw jeszcze jest cały czas do wyjaśnienia i oczywiście problemy pojawiają się tam, gdzie nie mamy dostatecznej liczby środków ochrony roślin do ochrony upraw, szczególnie małoobszarowych, właśnie tych zielarskich czy przypraw. Tam rzeczywiście stąd tyle problemów, no przede wszystkim dla producentów, tak. Dla nas, jak widzimy, to jest mniejszy problem dla konsumenta. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, pani doktor. Niezmiernie miło, szanowni państwo, przedstawić wyniki jednego z zadań realizowanych w ramach dotacji celowej. Ja muszę powiedzieć państwu, że osobiście dzielę pracę w instytucie na takie dwie kategorie. Pracę, którą wykonujemy, bo musimy, i pracę, którą wykonujemy, bo musimy, ale lubimy i bardzo cenimy, i jakby płyną z niej bardzo duże korzyści dla praktyki rolnej. I bardzo dobrze, że ministerstwo zleca jako departament, czy to departament cyfryzacji, czy departament hodowli ochrony roślin, te prace, ponieważ ten utylitarny charakter, który z nich wynika, no pozwala nam jakby otrzymać wiele recenzji. Wiadomo, że w pracach naukowych jest tak, że to, co wytwarzamy naukowo, recenzowane jest przez recenzentów podczas pisania publikacji naukowej. Przeważnie jest to dwóch lub trzech recenzentów, a podczas recenzji zadań, które dostarczamy do ministerstwa, to są tysiące recenzentów, ponieważ każdorazowo wyniki tych prac trafiają do wielu doradców, wielu rolników, wielu producentów rolnych i właściwie te tysiące recenzji i plus do tego dochodzące zadowolenie, mam nadzieję, departamentu, no powoduje to, że nam się chce pracować codziennie na rzecz ministerstwa i instytutu. Dlatego też ten temat między innymi powstał właśnie z myślą o wsparciu doradców. Jak ważne jest dostarczenie informacji, wiemy o tym dzisiaj wszyscy dobrze, ale wiemy też, że informacja musi być dostarczona szybko, rzetelnie i oczywiście z pełnego źródła, bo co z tego, że informacja do nas dociera, skoro nie jesteśmy w stanie jej zweryfikować i na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, jaka jest jej końcowa wartość. Dlatego też miałem przyjemność dowodzić takim zadaniem. Jak wspomniała pani doktor Kamasa, był to pierwszy rok realizacji tego zadania i celem zadania było stworzenie, czy mam nadzieję dalej jest, bo myślę, że ten temat będzie kontynuowany, jest stworzenie bazy danych i serwisu, który w sposób zautomatyzowany umożliwi wsparcie obecnych na rynku narzędzi doradztwa rolniczego i oczywiście ułatwi on rozpoznawanie na podstawie dokumentacji fotograficznej zawartej w bazie tych danych najważniejszych agrofagów. Oczywiście od czegoś musieliśmy zacząć, bo nie da się zrobić wszystkiego dobrze, dlatego że wybraliśmy poszczególne grupy upraw, poszczególne agrofagi, te oczywiście, które na podstawie wiedzy naszych ekspertów zostały uznane za najbardziej adekwatne i przydatne. Prace też wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem zakresu danych niezbędnych do funkcjonowania platformy Edwin. Tu oczywiście stanowimy zawsze wsparcie dla doradztwa i dobrze, jak ta wymiana wiedzy działa w dwie strony, to znaczy nauka doradztwu, a doradztwo nauce, krótko mówiąc. Ten schemat krótki pokazuje tylko państwu, że te wszystkie dane, które przygotowaliśmy w ramach tego zadania, oczywiście zostały zebrane w pewien sposób cyfrowy, następnie zostały przekazane tym, którzy powinni to wdrożyć i na końcu ten farmer, który bezpiecznie ubrany stosuje dany środek, czy doradca, który mu doradza, właśnie tą wiedzę będzie mógł sobie bardzo szybko przysporzyć. Tak jak wspomniałem, wielu ekspertów Instytutu było zaangażowanych w pracę w tym temacie, zarówno zakład dotyczący chorób roślin, czyli zakład mykologii, zakład entomologii agrofagów zwierzęcych, czyli szkodniki, zakład herbologii, czyli chwasty, no i zakład monitorowania i sanitacji agrofagów. Tak jak wspomniałem, był to pierwszy rok trwania zadania. Jeśli chodzi o to, co wykonaliśmy, tak jak wspomniałem, wykonaliśmy opisy gatunków agrofagów występujących w najważniejszych uprawach i te zadania najważniejsze początkowo uznaliśmy pszenicę, rzepak, kukurydzę i ziemniak. Myślę, że tutaj nikt z państwa nie będzie pytał, dlaczego akurat te gatunki. Te informacje, które przygotowaliśmy, dotyczyły zarówno biologii, szkodliwości i występowania agrofagów oraz dodatkowo zostały dodane do nich dokumentacja fotograficzna i wykaz środków ochrony roślin zarejestrowanych do ograniczania ich, bo wiemy bardzo dobrze, że no musimy poruszać się w tych realiach prawa i tak jak wspomniałem, ta ilość zmian, która następuje w dostępności środków ochrony roślin, również musi być na bieżąco monitorowana i na bieżąco uzupełniana. Dlatego też właściwie większym wyzwaniem, mam wrażenie, tej bazy danych jest jej właściwie codzienna aktualizacja, a nie samo jej stworzenie. Jeśli chodzi o to, jakie gatunki zawiera ta baza, tutaj dla tych wspomnianych przeze mnie rzepaku, kukurydzy, pszenicy i ziemniaka, w każdym z nich właściwie mniej więcej rozłożyło się porówno to,
Nie oznacza to oczywiście, że w tych uprawach porówno te gatunki będą powodować szkody, ale tak akurat złożyło się, że około w każdym z nich około 10 patogenów, około 10 gatunków najczęściej występujących chwastów, no i kilkanaście właściwie, może nawet czasami więcej gatunków szkodników. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Ja zastanawiałem się długo, czy w ogóle Państwu pokazywać ten slajd, żeby nie spowodować jakiejś monotonii, ale mam nadzieję, że tylko pokażę to ogrom pracy, który został włożony w ten temat, bo rzeczywiście tych gatunków najważniejszych agrofagów jest bardzo, bardzo dużo dla każdej z tych upraw i rzeczywiście mamy też taką na szczęście możliwość ewentualnej zmiany, gdyby okazało się, że w przyszłym roku nagle nam dojdzie któryś z gatunków, który bardzo szybko zasiedlił poszczególną uprawę, również możemy w sposób bardzo szybki taką zmianę dokonać i dodać konkretny następny gatunek danego agrofaga. Jeżeli chodzi o same te wspomniane informacje obejmujące opisy, tutaj no, zacząć zawsze musimy od nazwy danego gatunku, opisu tego gatunku, cyklu rozwojowego, jeżeli takowy jest możliwy do przedstawienia, epidemiologii szeroko pojętej, opisu uszkodzeń, tudzież opisu objawów, które dany patogen może powodować, roślin żywicielskich, na których dany patogen może zostać znaleziony, czy może wystąpić, środków ochrony roślin, które aktualnie są zarejestrowane do ograniczania czy zwalczania danego patogena, agrofaga, szkodnika, chwastu, jakkolwiek nazwiemy to. Narzędzia diagnostyczne, jeżeli takowe są, to oczywiście również podajemy, czy jest możliwość chociażby stosowania środków biologicznych, czy innych narzędzi molekularnych itp. I metody zapobiegania też krótko, jeżeli takie zostały wyznaczone. Tak jak wspomniałem, dla każdego z tych agrofagów staraliśmy się tutaj dzięki możliwości pracy z ekspertami wybrać takie zdjęcia, które przybliżą z jednej strony cały proces na przykład rozwoju choroby lub proces rozwoju danego szkodnika, a jeżeli chodzi o chwasty, to właściwie od nasiona do kwitnienia też staraliśmy się, aby te zdjęcia pokazywały cały przekrój rozwoju. Jeśli chodzi o sam zawartość bazy środków ochrony roślin, ona też została zbudowana w ten sposób, aby zawsze mogła pokazywać nam nazwę środka ochrony roślin, nazwę producenta, rodzaj środka, tak aby nikt nie miał wątpliwości, z jakim rodzajem środka, czy to jest herbicyd, fungicyd, zoocyd i tak dalej, moluskocyd związany, datę zezwolenia, możliwość stosowania w integrowanej produkcji i zawartość substancji czynnej. Jeśli chodzi o samą charakterystykę poszczególnego środka, tutaj również musieliśmy to rozpisać właściwie na każdy, wiadomo, że środki stosowane mają różną zarejestrowane miał różną dawkę na poszczególne patogeny czy poszczególne agrofagi, dlatego też musiał każdy ze środków, tu akurat układowy środek rozbity został na uprawę, w której posiada rejestrację, ograniczane agrofagi, dawkę zastosowania, okres karencji, uwagi dotyczące stosowania, jeśli takowe występują i rzeczywiście są one niezbędne użytkownikowi, krótko mówiąc, to takie też są zawarte, fazy PPCH, w których można środek stosować i oczywiście aktualną etykietę środka ochrony roślin, bo to jest zawsze dla nas główny wyznacznik. Jeśli chodzi o takie krótkie przejście do liczb, ponad 700 zdjęć początkowo w tej bazie, ponad 118 właściwie opisów przygotowanych zgodnie z potrzebami platformy Edwin, ponad 70 tysięcy rekordów wpisanych do bazy danych. Na dzień wczorajszy, bo te dane jeszcze wczoraj uaktualniałem, 2800-900 środków ochrony roślin mamy w Polsce zarejestrowanych. I tak dla poszczególnych upraw te dane są aktualne. Tu jeszcze powinienem dodać ilość litrów kawy wypitych albo herbaty wypitej przy tworzeniu tej bazy, bo też proszę wierzyć mi, że było tego całkiem sporo. Jeśli chodzi o wdrożenie tych wyników, one 31 grudnia dokładnie zostały ostatecznie przekazane ośrodkowi Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i my jesteśmy na bieżąco, jeżeli chodzi o tą implementację danych z panem Maciejem Zacharczukiem, ona na bieżąco trwa i myślę, że już nawet może w tej chwili jest dostępna dla użytkowników. Całość oczywiście jest to forma taka cyfrowa, więc jakby tutaj nie ma, to jest narzędzie, które my udostępniamy. Także Edwin jest czy narzędzia wytworzone w ramach platformy Edwin są tymi, które obrazują te dane, które myśmy przygotowali. No i jeżeli chodzi o podziękowania oczywiście dla departamentu, który podjął się wyzwania. Teraz wiem, że Departament Chorób przejmie to zadanie, także już też dziękuję z góry. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, życzyłbym wszystkim, którzy współpracują z doradztwem, aby mieli taki kontakt, jaki myśmy mieli z Ośrodkiem Doradztwa Wielkopolskiego, bo ta współpraca naprawdę była wzorowa, a jeżeli weźmiemy jeszcze ten świat cyfrowy, który bardzo często wymaga połączenia wielu platform, wielu metod i języka takiego, no,
niekoniecznie naukowego języka, a cyfrowego, to też tutaj duże ukłony w ich stronę. Dla wszystkich wykonawców podziękowania, dla pracowników tych zakładów, którzy też nocami razem z nami tą kawę musieli pić i dniami. Jeżeli chodzi o kontynuację prac, życzyłbym sobie i myślę też Państwu i rolnikom, aby udało się dalej te prace prowadzić. Tak jak wspomniałem, główne wyzwanie to będzie aktualizacja zasobów bazy, bo to właściwie na bieżąco musi być wykonywane. Dodanie nowych upraw do bazy. Tutaj mamy taki plan, aby był to między innymi słonecznik i jęczmień, ze względu na częste też zapytania rolników, które kierują do nas jako do badaczy, co, czym zwalczać i jak co wygląda, jeżeli chodzi od strony tutaj agrofagów i tych właśnie materiału fotograficznego. Ta rozbudowa bazy o materiał fotograficzny, czyli to, co nam się uda w skali całego roku uchwycić na polu, też możemy bardzo, bardzo szybko przekazać i tu właściwie każde informacje, jeżeli to jest cyfrowe, my wprowadzamy do tej bazy, a te narzędzia końcowe zaciągają to właściwie w czasie online, więc tu nie ma konieczności spotykania się już z nikim, dostarczania niczego formą taką pocztową, nazwijmy to. No i oczywiście mam nadzieję, że dalsza współpraca z ośrodkami doradztwa rolniczego będzie też przebiegać tak wzorowo i jeżeli któryś z tych ośrodków wykryje jakieś zagrożenie i będzie prosił o umieszczenie takiej informacji w tej bazie, no to oczywiście tu myślę, że nasza dyrekcja też będzie przychylna temu, aby tą bazę dalej wspierać i kontynuować jej uzupełnianie. Także dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Prace realizowane w ramach zadania 1.6 nieodmiennie związane są z zachowaniem bezpieczeństwa pszczół w integrowanej ochronie roślin. Najpierw kilka słów chciałam powiedzieć o tych czynnikach, które ukierunkowują doświadczenia, które w ramach tego zadania prowadzimy. Więc przede wszystkim jest to bardzo różnorodny wpływ, jaki środki ochrony roślin wywierają na pszczoły. Nam taki wpływ negatywny kojarzy się głównie ze śmiertelnością pszczół, z syndromem ginięcia pszczół i tak dalej, ale musimy pamiętać o tym, że wszelkie zaburzenia, które związane są z funkcjonowaniem rodziny pszczelej, w tym wypadku są również bardzo istotne. Są to zmiany zachowania, zmiany zdolności nawigacyjnych, procesów uczenia się, zmiany zachowań higienicznych, również wpływ na funkcjonowanie obrony immunologicznej, na odżywianie, zaburzenia węchu i wiele różnych czynników, jak Państwo widzą, taką esencją tego, co się dzieje, tego, jaki wpływ środki ochrony roślin na pszczoły wybierają, to już z takiego zupełnie praktycznego punktu widzenia są liczne sprawy sądowe, z jakimi mamy tutaj również w Instytucie do czynienia, ponieważ dzwonią do nas nie tylko rolnicy, którzy są oskarżani na przykład o wytrucie rodzin pszczelich, ale dzwonią także prokuratorzy, policja. Także tutaj mamy całą gamę podmiotów, którzy zwracają się właśnie do Instytutu z prośbą o pomoc i nierzadko o pełnienie roli takiego troszeczkę arbitra, jeżeli chodzi o te właśnie sprawy sądowe. Kolejnym czynnikiem, który niewątpliwie ma wpływ na zakres tego zadania, jest Europejski Zielony Ład i zdecydowane zmniejszenie liczby dostępnych środków ochrony roślin do ochrony naszych upraw. Tutaj nie wiem na ile, to znaczy jest to jeszcze aktualna informacja, bo ograniczenie jest użycia środków ochrony roślin o 50% do końca naszej dekady. Natomiast ja po raz pierwszy wczoraj we wiadomościach, już teraz nie pamiętam, we wiadomościach chyba tak, usłyszałam, że ten problem ze względu na liczne protesty rolników będzie jeszcze dyskutowany, także tutaj troszeczkę taka uwaga, to taka informacja z wczoraj. Nie wiem na ile jest to pewna informacja. Jeżeli chodzi o doświadczenia, które przeprowadziliśmy w roku 2023, tutaj jest tylko skrót tych doświadczeń. Ja za chwilę o tym powiem troszeczkę bardziej szczegółowo. Zaczynamy. Te doświadczenia, nie jest to jedyna metoda prowadzenia tych doświadczeń, ale między innymi prowadzimy w bardzo dużych izolatorach polowych, ale przede wszystkim takim najważniejszym elementem jest właściwe przygotowanie rodzin pszczelich.
swoich i w tym zakresie współpracujemy z różnymi pszczelarzami na terenie całego kraju. Tutaj jeden bardzo sympatyczny pan. Ule, które zaczynamy do doświadczeń przygotowywać, przygotowujemy jakby w dwóch etapach. W pierwszym etapie są to ule wiosenne. Tutaj, jak państwo widzą, one są troszeczkę inaczej przygotowywane niż te ule późniejsze, letnie. Natomiast chciałam państwu, ten slajd pokazuję nie po to, żeby dokładnie omawiać, w jaki sposób ule są przygotowywane, natomiast po to, żeby pokazać, że te doświadczenia są prowadzone w sezonie w sposób taki ciągły. Najpierw przygotowujemy jedne ule, prowadzimy doświadczenia, w tym czasie już są przygotowywane ule do kolejnych doświadczeń, natomiast absolutnie każdorazowo, zanim do doświadczenia przystępujemy, pszczelarze oceniają kondycję tych rodzin pszczelich przed rozpoczęciem tego doświadczenia. To jest obecność matki, obecność czerwiu, ilość pszczół, kondycja rodziny. Tak wyglądają tutaj ule, które wkładamy do izolatorów. Jak państwo też możecie zauważyć, te doświadczenia przeprowadzamy na różnych uprawach. Jest to rzepak ozimy, rzepak jary, gorczyca. Bardzo często taką wdzięczną uprawą, która w dosyć prosty sposób, ponieważ ona nie wyrasta za wysoko i to w izolatorach jest bardzo ważne i pozwala nam na ocenę tutaj głównie zachowań pszczół, bo to jest łatwe do obserwacji, wtedy jest też facelia. Tutaj możecie państwo zauważyć, jak to wygląda wewnątrz izolatora. Mamy ul. Przed ulem zawsze jest troszeczkę ziemi wykoszonej, żebyśmy widzieli te martwe pszczoły, które koło ula spadają. Natomiast, proszę państwa, te parametry, które generalnie doświadczenie odbywa się w ten sposób, że jest stosowany środek ochrony roślin po tym, jak już pszczoły zaaklimatyzują się w izolatorach i następnie przez około 2 tygodnie prowadzone są codziennie obserwacje. Te codzienne obserwacje dotyczą nie tylko liczby odnalezionych martwych pszczół, ale przede wszystkim również zachowań pszczół, czyli zachowanie pszczół przy wejściu do ula, zachowanie pszczół na zewnątrz ula. Tutaj są różne parametry, które oceniamy. Ja tu tylko tak ogólnie napisałam, ponieważ natomiast wszystkie te parametry, które poddawane są ocenie w czasie trwania doświadczenia, zgodne są z odpowiednimi normami EPPO. Po około 2 tygodniach, czyli gdy kwiaty przekwitają i pszczoły coraz mniej, nie tyle są zainteresowane, co mają coraz mniej powodów, żeby na tych kwiatach siadać. Ule są przekazywane do pasieki i następnie po około dalszych 2 miesiącach obserwacji pszczelarze wydają taką ostateczną ocenę na temat kondycji i funkcjonowania takiej rodziny pszczelej. Tutaj bardzo chciałabym zwrócić uwagę na ten parametr ilość pszczół w ulu. To jest dla nas taki istotny parametr oceny po zakończeniu doświadczenia, ponieważ w trakcie trwania tego doświadczenia nie jesteśmy w stanie znaleźć wszystkich martwych pszczół. One nie zawsze są na podstawce, na której stoi ul, czy dookoła tego ula, ale bardzo często pszczoły, to co mówiłam na początku, czyli te wszystkie zaburzenia funkcjonowania, zaburzenia nawigacyjne, zaburzenia węchu, powodują, że pszczoły, które zostały w jakiś sposób dotknięte negatywnymi skutkami działania środka ochrony roślin, nie są w stanie do takiego ula wrócić i my wtedy nie zawsze jesteśmy w stanie takie pszczoły znaleźć. Dlatego tutaj takim bardzo istotnym elementem jest właśnie to określenie ilości pszczół przez profesjonalnego hodowcę pszczół. I teraz tak w skrócie powiem o tych doświadczeniach, które robiliśmy w tym roku. Więc w tym roku badaliśmy samodzielnie stosowane substancje czynne z różnych grup chemicznych. To była jedna substancja z grupy neonikotynoidów, acetamipryt, 3 z grupy pyretroidów, następnie z grupy butenolidów, flupyradifuron i chlorantraniliprol z grupy diamidów. Jak państwo możecie zauważyć, taka ostateczna ocena pszczelarza, jeżeli chodzi o zaburzenia, o pewną osłabienie
osłabioną kondycję pszczół dotyczyła wyłącznie deltametryny, natomiast wcześniej zmiany zachowania, które obserwowaliśmy, dotyczyły wszystkich substancji z grupy pyretroidów, natomiast w żadnym przypadku nie doszło do upadku ula. Stosowaliśmy też różne formulacje acetamiprydu. Tutaj Państwo widzą formulacja SP, SL, SE, ponieważ z naszych poprzednich doświadczeń wiemy również, że taka to doświadczeń nie tylko związanych z funkcjonowaniem rodzin, z wpływem insektycydów na rodziny pszczele, ale także z doświadczeń związanych z wpływem insektycydów na te szkodliwe agrowagi, wiemy, że formulacja ma znaczenie. I tutaj proszę zauważyć, kondycja pszczół na zakończeniu doświadczenia w każdym przypadku była bardzo dobra, natomiast zaobserwowano zmiany zachowania w przypadku acetamiprydu w formulacji SE. Jeżeli chodzi o mieszaniny, ponieważ tutaj też musimy w dalszym etapie realizacji tego zadania, mamy zamiar bardzo rozszerzyć te badania, ponieważ wszelkie mieszaniny substancji insektycydowych, czy to z fungicydami, czy też z adiuwantami, czy jakiekolwiek inne mieszaniny, mogą zmieniać działanie danej substancji czynnej i to może mieć również negatywny wpływ na pszczoły. Tutaj kontynuowaliśmy badania z acetamiprydem i takich efektów nie zauważyliśmy. Natomiast, proszę zauważyć, testowaliśmy również dwie substancje z grupy pyretroidów, deltametrynę i lambdacyhalotrynę i w przypadku pierwszej z nich zauważyliśmy osłabienie kondycji rodziny po połączeniu raz z adiuwantem slipa i drugi raz z metkonazolem, fungicydem. Zmiany zachowania wystąpiły również w przypadku zastosowania czystej deltametryny. Bardzo ważnym takim elementem badań w tym roku było również zbadanie zarejestrowanego już na razie na polskim rynku jako adiuwant preparatu, który jest mieszaniną substancji insektycydowej, w tym wypadku deltametryna, z butoksylanem piperonylu. Butoksylan piperonylu jest to synergetyk, który znosi odporność owadów na niektóre insektycydy, w tym wypadku dotyczy to pyretroidów. I wiemy, że jest on już zarejestrowany w Czechach, na polskim rynku na razie jako adiuwant. Natomiast należy się spodziewać, że jeżeli będziemy mieli do czynienia z dalszym wycofywaniem substancji czynnych, które mogą skutecznie chronić pola przed owadami, będziemy prawdopodobnie, tutaj już widać, że taki proces się zaczyna, mieć do czynienia ze stosowaniem różnych synergetyków, które tą odporność, która już istnieje, będą znosić. Takim synergetykiem jest butoksylan piperonylu i ponieważ może to mieć bezpośredni wpływ na rodziny pszczele, tutaj również jest bardzo ważnym elementem tych badań, żeby wszelkie te nowiny, które się na rynku pojawiają, koniecznie zbadać pod kątem bezpieczeństwa pszczół. Natomiast wychodząc naprzeciw tym trendom, z którymi mamy do czynienia obecnie, czyli chodzi o wycofywanie środków ochrony roślin i takie pójście w kierunku substancji naturalnych, bezpiecznych dla środowiska. W tym roku rozpoczęliśmy badania nad wpływem niektórych z tych substancji. Dotyczyły one krzemu i tytanów. Nasze wcześniejsze badania, już akurat nie wykonywane w ramach tego doświadczenia, natomiast działalności, przepraszam, tego zadania, natomiast działalności statutowej, dowiodły, że zarówno preparaty zawierające krzem, jak i preparaty zawierające tytan w przypadku upraw rzepaku, pszenicy i kukurydzy, tutaj mamy zaprezentowane tylko wyniki dotyczące upraw rzepaku, mają wpływ na ograniczenie niektórych szkodników tych upraw. W rzepaku był to
chowacz podobnik, również niektórych, na ograniczenie występowania niektórych sprawców chorób. Tutaj badania przeprowadzaliśmy we współpracy z Zakładem Mikologii i także skutkiem tego jest zwiększenie plonu tych upraw. Także na pewno jest to, są to takie preparaty, które warto dodatkowo badać. Te wyniki zostały zaprezentowane w publikacjach z Impact Factorem, dlatego też postanowiliśmy zbadać te substancje pod kątem bezpieczeństwa pszczół i na całe szczęście tutaj nie wykryliśmy żadnych nieprawidłowości. Nawiążę teraz tutaj jeszcze do tego, co mówiła koleżanka na samym początku, do badań pozostałości, jeżeli chodzi o wykrywanie pozostałości w pszczołach, tutaj acetamipryt poniżej górnej granicy oznaczalności, także to jest taka dobra dla nas wiadomość. Istotne, tak już na zakończenie chciałam powiedzieć, że bardzo ważnym elementem jest to, żebyśmy, ponieważ rodzina pszczela jest ze sobą bardzo blisko genetycznie spokrewniona, natomiast pojedyncze, poszczególne rodziny pszczele ze sobą już nie bardzo, jest niezwykle istotne, żeby nie ekstrapolować badań prowadzonych w innych państwach Unii Europejskiej na nasz rynek, ponieważ koniecznie powinniśmy zajmować się naszymi rodzinami pszczelimi. Dobrze, o testowaniu metod badawczych to sobie odpuszczę, natomiast ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to takie interwencje kryzysowe, czyli to, o czym wspomniałam... To, o czym wspomniałam na samym początku, czyli sprawy sądowe, z którymi mamy do czynienia. I tutaj, jak pani doktor Nowacka mówiła o wykrywaniu substancji czynnych, które już nie są zarejestrowane do stosowania w rolnictwie, chloropiryfos, my mieliśmy w tym roku taką sprawę, która dotyczyła akurat dimetoatu. I też to, o czym mówiliśmy tutaj w czasie tego pierwszego wykładu, to, że wykrywamy jakąś substancję, czy to w płodach rolnych, czy też w tym wypadku organizmach pszczół, to jeszcze nie znaczy, że ta substancja jest w jakikolwiek sposób szkodzi ludziom czy też pszczołom. Tutaj w tym doświadczeniu dowiedzieliśmy, że niesłusznie posądzano rolnika o to, że dimetoat, który śladowe ilości wykryto w jego uprawie, zaszkodził pszczołom, ponieważ dowiedzieliśmy, że tak jak w tamtej sprawie mieliśmy do czynienia z natychmiastowym wytruciem pszczół, my dowiedzieliśmy, że to nie jest takie natychmiastowe. To trwa co najmniej kilka dni, zanim w ogóle z pszczołami zacznie się coś dziać. Także myślę, że również w tym kontekście realizacja takiego zadania jest bardzo konieczna, ponieważ służby państwowe, tutaj również Instytut Ochrony Roślin, trochę pełni rolę takiego arbitra. Tutaj takie podstawowe informacje, które muszą być zachowane, żeby te pszczoły chronić, one są często banalne, ale ponieważ wielu rolników się do tych podstawowych, jakby się wydawało, zaleceń nie stosuje, dlatego my zawsze staramy się ich przypominać. Jednym z podstawowych zasad jest stosowanie strategii zapobiegania odporności, ponieważ tylko wtedy, ponieważ każde zaburzenie związane z odpornością zwiększa chemizację rolnictwa, stosowanie innych substancji i to powoduje, że również jest to bardziej niebezpieczne dla pszczół. W kolejnych latach mamy przede wszystkim zamiar skupić się na konieczności badań tych substancji, które ograniczają występowanie szkodników, natomiast nie są sensu stricte insektycydami. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Chciałbym powiedzieć troszeczkę o zagadnieniach związanych z zadaniem Instytutu, związanym z opracowywaniem nowych zagrożeń dla naszych upraw, a co w związku z tym idzie opracowywaniem planów awaryjnych, analiz zagrożenia czy kategoryzacji agrofagów. I jednym z takich grup gatunków, o których ostatnio jest dość głośno, są sówkowate, zwłaszcza Spodoptera frugiperda. I postawiłem pytanie, czy stanowią one realne zagrożenie dla naszych upraw. Parę słów o rodzinie sówkowatych. Jest to bardzo liczna i zróżnicowana rodzina motyli. Do niedawna miała statut najliczniejszej w gatunki rodziny motyli w Polsce, ale parę grup wyodrębniono w osobne rodziny ze względu na polifiletyczność tej grupy. No ale i tak w dalszym ciągu mamy w Polsce niemal 450 gatunków przedstawicieli tej rodziny. W Europie jest to
ponad 1400 gatunków, światowa fauna 12 tysięcy. Proszę Państwa, są to bardzo zróżnicowane motyle, od takich motyli często mylonych z niektórymi rodzinami mikrolepidoptera, ponieważ mają rozpiętych skrzydeł wielkości około kilkunastu milimetrów, do całkiem sporych, bo ponad 6-centymetrowych motyli. Mają też bardzo zróżnicowaną biologię. Gąsienice to zwykle typowe fitofagi mogące żerować praktycznie na wszystkich organach roślin, od kwiatostanów przez liście po wgryzanie się do wnętrza tkanek roślinnych. Sporo grup żeruje pod ziemią, na korzeniach roślin. Jeśli chodzi o aktywność dzienną, też tutaj nie są to typowe motyle nocne, ponieważ wiele gatunków sówkowatych jest aktywnych w dzień, a niektóre nawet przez całą dobę. Także bardzo ciekawa i zróżnicowana grupa motyli. Część gatunków ma znaczenie gospodarcze, chociaż zważywszy na tak dużą liczbę gatunków, zaryzykowałbym stwierdzenie, że stosunkowo niedużo. Dobrze znane grupy agrofagów to oczywiście rolnice, piętnówki, tutaj mamy oczywiście gąsienice rolnicy, piętnówki, błyszczka, jarzynówka, o której jeszcze powiem troszeczkę więcej, tu jest gąsienica i motyl, a leśnikom bardzo dobrze znanym gatunkiem jest strzygonia hojnówka, gatunek, który w momencie gradacji potrafi wyrządzać spore straty, zwłaszcza w lasach sosnowych. Proszę Państwa, bardzo istotne znaczenie ma tutaj zjawisko migracji motyli. My jeszcze stosunkowo niewiele o nim wiemy. Tak jak migracje ptaków są dość łatwe do zbadania, możemy ptaki obrączkować, dość łatwe do obserwacji są też migracje motyli dziennych. Chociażby z pokazaną tutaj rustałką osetnik, to jeśli chodzi o migracje motyli nocnych, wiemy stosunkowo niewiele. Pierwsze badania, takie dość poważne, zaczęły się w Wielkiej Brytanii i użyto tutaj do badań tych migracji radarów, takich dokładnych radarów meteorologicznych, które potrafiły określić poziom tej migracji, czyli na jakiej wysokości te motyle przelatują, a były też na tyle dokładne, że potrafiły pokazać z dużym prawdopodobieństwem, jakie gatunki się tam znajdują. Więc wysokość tej migracji określono na 200 do 500 metrów, czyli dla nas jest to dość trudne do zauważenia. Na podstawie wielkości motyli i odłowów do samołówek udało się określić, jakie gatunki tam dominują. I okazało się, że są to, proszę Państwa, potężne masy motyli. Ja już nie chcę się tutaj zagłębiać w dygresje związane z ekologią, ale jest to też, proszę Państwa, to nie jest migracja przypadkowa, to są migracje powrotne. Gatunki, które normalnie rozwijają się na południu naszego kontynentu, czasowo kolonizują północ i później te motyle wracają, przenosząc ze sobą tony biomasy. Proszę Państwa, wśród tych motyli jest też całkiem spora grupa agrofagów. Znanym gatunkiem sówkowatego, wspomniana wcześniej błyszczka jarzynówka, to jest też gatunek, który w naszych warunkach nie zimuje, tylko w niektóre lata kolonizuje liczniej nasze uprawy, doprowadzając do strat. Ponieważ jest to bardzo szeroki polifag, tutaj bardzo różne uprawy są zagrożone, dość często na buraku znajdujemy chociażby gąsienicę tego motyla. Podobną sytuację mieliśmy w ostatnich latach z rusałką osetnik. To jest akurat łatwe do zaobserwowania, bo ten motyl lata w dzień i widzieliśmy masowe przyloty rusałki osetnik. W innej górze całkiem spore straty spowodowały jej gąsienice, chociażby w uprawach soi. Ale okazuje się, że również inne sówkowate, inne rolnice, jak chociażby Noctua pronuba, też jest gatunkiem masowo migrującym i dopiero w tej chwili udało mi się wyjaśnić chociażby nieregularność odłowu tego gatunku, nie z
jakby nieskorelowaną z jego biologią w naszym kraju, ponieważ prawdopodobnie znaczna część odławianych motyli dosamołowych świetnych, które używamy do monitoringu motyli, to są migranty, to są gatunki, które do nas przylatują. Jest to, proszę Państwa, bardzo istotne, jeszcze o tym wspomnę, ze względu na przewidywanie potencjalnych zagrożeń. Wracając do tematu mojego wystąpienia już stricte, wśród sówkowatych, egzotycznych, bo pochodzących ze znacznie cieplejszych regionów świata, cztery gatunki są wymienione na listach kwarantannowych Unii Europejskiej. W załączniku A, czyli tych gatunków niestwierdzonych jeszcze na terenie Unii. Jest to Helicoverpa zea i trzy gatunki z rodzaju Spodoptera, Spodoptera eridana, Frugiperda i Litura. Dodatkowo Spodoptera frugiperda jest gatunkiem priorytetowym. Dla tych pierwszych trzech gatunków w naszym instytucie zostały opracowane PRA, a dla Spodoptery frugiperdy dodatkowo również plan awaryjny i kategoryzacja. I może trochę więcej właśnie o tym gatunku. Jest to gatunek, który pochodzi z tych tropikalnych rejonów obu Ameryk, ale ma bardzo duże zdolności dyspersyjne. Ostatnie badania zrobione w Chinach pokazały, że motyle są w stanie przelecieć 250 km w ciągu jednej nocy. W związku z tym motyle te kolonizują z obszaru swojego stałego rozwoju praktycznie większość obszaru obu Ameryk. Są też szerokimi polifagami, chociaż ekonomicznie, światowo największe znaczenie mają w uprawie kukurydzy, ale szkody są notowane również w uprawie bawełny, papryki, no i innych warzyw, również innych zbóż. Proszę Państwa, jeszcze trochę o zasięgu. Tak mniej więcej wyglądał naturalny zasięg występowania i miejsca rozwoju tego gatunku. Przy czym, jak Państwo widzicie, tutaj te północne i południowe krańce zostały osiągnięte w sposób naturalny. Naturalna dyspersja i naturalne czasowe kolonizowanie tych miejsc. Natomiast w 2016 roku gatunek został po raz pierwszy stwierdzony w Afryce i dosłownie w ciągu 2 lat skolonizował większość kontynentu, po czym trudno powiedzieć, czy na zasadzie zawleczenia, czy też naturalnej dyspersji przeniósł się do Azji, gdzie w Indiach został stwierdzony po raz pierwszy w 2018 roku, a w 2020 został wykazany z kontynentalnej Australii, też już praktycznie cały ten kontynent skolonizował i można powiedzieć, że w tej chwili jest to już cały obszar, gdzie ten gatunek może się rozwijać w sposób ciągły, czyli zimując na tym obszarze. Może kolonizować inne tereny w sposób taki efemeryczny, gdzie będą powstawały populacje czasowe i prawdopodobnie dorosłe osobniki będą wracać. Proszę zwrócić uwagę, że gatunek ten został już wykazany w ostatnich latach z południa naszego kontynentu, w związku z tym prawdopodobnie zostanie przeniesiony do tej listy B, czyli gatunków już znanych z kontynentu europejskiego o ograniczonym obszarze występowania. Proszę Państwa. Zostało nam 8 minut, przypominam także troszeczkę. 8 minut. Razem z dyskusją. Dobrze. Proszę Państwa, gatunek bardzo żarłoczny. W miejscach, gdzie ma dogodne warunki do rozwoju, wytwarza wiele pokoleń. Jak Państwo widzicie, no specjalnie dałem zdjęcia z kukurydzy, ponieważ u nas jest to bardzo istotna roślina ze względu ekonomicznego i straty mogą być bardzo duże. Przy czym angielska nazwa tego armyworm odnosi się do takiej właściwości, że gąsienice
potrafią maszerować jak wojsko, czyli taki wojskowy jesienny robak, można by tak przetłumaczyć. I będąc już wiele lat temu na Florydzie, na takim stażu, miałem okazję obserwować gatunek w działaniu i widziałem zasiew kukurydzy, praktycznie zniszczony w ciągu jednej nocy. To były takie siewki kilkunastocentymetrowe, które zostały skoszone przez takie wędrujące gąsienice. Jaka jest możliwość zadomowienia tego gatunku w Europie? Proszę Państwa, według różnych modeli klimatycznych, jak Państwo widzicie, to jest bardzo niewielki obszar. Są tylko południowe krańce kontynentu. Ta mapka wygenerowana przy użyciu programu Climax uwzględnia też irygację, czyli jest to troszeczkę większy obszar, zwłaszcza tutaj w obrębie północnej Afryki. Przepraszam. Ale są to, proszę Państwa, miejsca, z których może ten gatunek kolonizować czasowo bardziej wysunięte na północ części kontynentu. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że nie jest w stanie tutaj zimować. Czyli każda, nawet niezbyt ostra zima powoduje uśmiercenie wszystkich stadiów tego gatunku. Proszę Państwa, jak wygląda sytuacja w przypadku tych pozostałych gatunków? Helicoverpa zea ma bardzo podobny zasięg występowania, ale jak do tej pory nie została zawleczona poza kontynent amerykański, kontynenty amerykańskie, ale jest też gatunkiem, który należy monitorować. No trudno powiedzieć, ma swoje gatunki bliźniacze, więc jest też możliwość taka, że po prostu nie zostały one odróżnione od Helicoverpy armigeri, która w Europie już występuje i również dociera do naszego kraju. Spodoptera Eridana, z tego samego rodzaju co Spodoptera frugiperda, została już zawleczona do Afryki i Indii, ale jeszcze no nie zrobiła tak dużej kariery. Trudno powiedzieć dlaczego, być może jest to konkurencja międzygatunkowa, może gatunek ma troszeczkę mniejszy potencjał. Natomiast Spodoptera litura ma zupełnie inny obszar występowania. Ona pochodzi z południowo-wschodniej Azji i tu zaczęła się rozszerzać na oceanie Australię. Stopniowo również są to zawleczenia czy naturalna dyspersja na północne części kontynentu. I ten gatunek też jest gatunkiem tropikalnym, też nie może w naszych warunkach zimować, ale on był notowany jako szkodnik w uprawach pod osłonami. Także możliwość zawleczenia do naszego kraju, czy nawet przedostania się na drodze naturalnej dyspersji stanowi pewne zagrożenie dla upraw chronionych. Proszę Państwa, i na koniec już tytułem podsumowania. Prawdopodobnie będziemy stwierdzać te gatunki w najbliższym czasie w naszym kraju. Zwłaszcza Spodoptera frugiperda prędzej czy później do nas przyleci. Proszę pamiętać, 250 km w jedną noc, to w zasadzie z południa kontynentu w ciągu no, niecałego tygodnia jest w stanie do nas dotrzeć. Jeśli złoży tu jaja, wytworzą się takie periodyczne populacje, ale myślę, że straty nie będą, no, zwłaszcza w najbliższym czasie, będą one zbliżone do tych wyrządzanych chociażby przez na przykład autografę gammę. Problem jest taki, że proszę Państwa, my musimy zastosować plany awaryjne. I czy to jest moje pytanie też do Państwa, czy w związku z tym, co powiedziałem, z tym, jak znamy biologię tego gatunku, czy taki plan awaryjny, który jest naprawdę wytoczeniem bardzo poważnych dział, ma sens? Jego stosowanie, ponieważ jak Państwo widzicie, za chwilę dotrą następne osobniki i to, że my go zniszczymy chwilowo w danym miejscu, zniszczymy wszystkie rośliny potencjalnie pokarmowe, czy to w jakikolwiek sposób te nasze uprawy ochroni? Proszę Państwa, ale jest też inny problem. Jest problem, o którym już wspomniałem, czyli
monitorowania przelotu innych gatunków słówkowatych, też niektórych rolnic. Do tej pory nie ma u nas takich badań, przynajmniej ja ich nie znalazłem. I tutaj pozwoliłem sobie zacytować, to jest w moim tłumaczeniu stwierdzenie z pracy Chapmana i współautorów z 2008 roku, kiedy oni zaczęli badać te przeloty masowe motyli Wielkiej Brytanii. W moim może nieudolnym tłumaczeniu pozwolę sobie przeczytać, biorąc pod uwagę duże znaczenie wielu migrujących owadów jako istotnych szkodników i pozytywny wpływ globalnego ocieplenia na częstość migracji owadów, przemieszczanie na duże odległości takich szkodników będzie miało coraz większy wpływ na globalne rolnictwo, a zatem nasza zdolność do zrozumienia i przewidywania ich dynamiki przestrzennej stanie się coraz ważniejsza. Czyli no, musimy opracować metody no, tak wczesnego ostrzegania i monitoringu tego typu przelotów, bo może się okazać, że ta kolonizacja będzie jednak całkiem spora i może mieć istotne znaczenie dla naszego rolnictwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję.